Twoje zdrowie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam też Panią Dorotę Harbarczuk, dietetyk kliniczny. Dzień dobry Pani Dorotę. Dzień dobry. Na rynku mamy bardzo dużo różnego rodzaju produktów, które mają wspomagać nasze odchudzanie. Często bardzo podchodzimy do tych produktów z ogromnym zaufaniem. Dzisiaj porozmawiamy o herbatkach i ziołach. Czy faktycznie tak dużym zaufaniem można je obdarzać? Pani Doroto, czy właśnie jeżeli chcemy zrzucić nadmierne kilogramy, czy istnieje taka cudowna herbatka, która naprawdę widać, że bardzo pomaga i tą dietę troszeczkę możemy tak na bok odłożyć? Oczywiście nie ma żadnej takiej herbaty, ani żadnych ziół, które ewidentnie wpływałyby tak, że będzie następowała redukcja masy ciała, więc od razu tutaj dementuję różne plotki, nie ma czegoś takiego. Mimo tego, że herbaty działają prozdrowotnie, faktycznie wykazują takie działanie, no ale nie ma udowodnionego, żeby ewidentnie była herbatka, która zastąpi nam zdrowe nawyki. Czyli zatem i tak musimy po prostu od siebie dużo wymagać, tak? Ruszać się, zdrowo się odżywiać, a jeśli już chcemy się wspomóc, to właśnie jakie produkty, jakie herbaty, tutaj na razie może powiemy o herbatach, jakie herbaty wtedy mogą nam pomóc? To tak, warto właśnie też spożywać herbatę zieloną, z tego względu, że są dowody naukowe na to, że wspomaga redukcję masy ciała, tylko to nie jest duże tutaj, to nie jest aż taki duży wpływ, ale działa właśnie korzystnie między innymi na pracę układu nerwowego. Również ma działanie takie, ze względu na to, że zawiera dużo takich polifenoli, więc działa korzystnie nawet na układ krążenia, więc po prostu wykazuje takie działanie korzystne na nasz układ taki zdrowotny. Ja też słyszałam o herbacie czerwonej, że to właśnie czerwona to jest taka numer jeden w odchudzaniu. Tak, generalnie zazwyczaj się tak mówi, ale tak naprawdę też nie ma jednoznacznych badań, żeby wykazywała takie działanie. Jest to naprawdę takie niewielkie, jest kilka badań, w których faktycznie okazało się, że może wpływać, ale to jest bardzo, bardzo mały wpływ. Myślę, że zazwyczaj, nawet jak sami stosujemy na przykład takie herbaty i widzimy wpływ, że jest redukcja na wadze, to myślę, że zazwyczaj, że to bierze się z tego, że tak powiem, przy okazji zmieniamy swoje nawyki i na przykład zjadamy trochę mniej i wydaje nam się, że wtedy to ta herbata działa. A jeśli chodzi o zioła? Bo tutaj chyba te zielona herbata i czerwona to są takie dwie najważniejsze, bo są różne jeszcze mieszanki, tych produktów jest mnóstwo na rynku, ale jeśli chodzi typowo o zioła, to jakie? To tak, jeżeli chodzi o jakieś gotowe takie mieszanki ziół, no to też nie ma takiej jednej, która by wpłynęła tak, że od razu zredukuje się nasza waga. Bardziej zioła warto stosować z różnych względów też właśnie takich prozdrowotnych, ale typowo na odchudzanie nie ma jakiegoś takiego tutaj jednego, że tak powiem, specyfiku. Chciałam też zaznaczyć, że często jak się pije dużą ilość herbatek na odchudzanie, to trzeba też, czy ziół właśnie, w zasadzie ziół na odchudzanie, trzeba uważać, bo czasem może być widoczny efekt na wadze tylko z tego względu, że one działają moczopędnie. Więc jeżeli ktoś na przykład przyjmuje jeszcze leki, które działają moczopędnie i będzie pił dużą ilość właśnie herbat, na przykład z dużą zawartością pokrzywy, no to niestety to wpłynie źle, niekorzystnie na gospodarkę. Tutaj. Czyli wypłukuje nam po prostu wodę i musimy ją uzupełniać. Tak, więc wtedy to nie jest kwestia, że redukuje nam się tkanka tłuszczowa, jest mniej na wadze, tylko głównie woda. Więc tutaj też trzeba po prostu zwrócić na to uwagę. Nasuwa mi się zatem taki wniosek, że tak naprawdę te herbatki, te zioła czy mieszanki ziół bardziej działają nam na głowę, bo czujemy, że coś zdrowszego dla siebie zrobiliśmy, że wypijemy herbatę nie czarną z cukrem, tylko na gorzko najczęściej, właśnie jakąś mieszankę ziołową. No i przez to już troszeczkę się mobilizujemy do tego, żeby właśnie, tak jak Pani powiedziała, zmienić też swoje nawyki. Tak, dokładnie. Więc jeżeli u kogoś to zadziała tak, jak wypije powiedzmy raz dziennie na przykład napart z pokrzywy i wtedy to go zmobilizuje do zdrowszych nawyków, to oczywiście warto pić, no bo tutaj inne prozdrowotne właściwości pokrzywa również zawiera. Ale jeżeli ktoś podchodzi do tego, że będzie wypijał daną herbatkę na odchudzanie, I ona, że tak powiem... Dzięki tylko niej, tylko tak. Niej schudnie, to nie ma na co liczyć. Nie ma takiej opcji, że tak powiem. Zwykle jest tak, że nie ma rzeczy, która nie niesie za sobą jakichś też negatywnych korzyści. Czy są zatem przeciwwskazania do spożywania takich herbat?
To tutaj już zacznę bardziej od tych mieszanek ziół, że w zależności właśnie jaki jest skład w tych mieszankach, trzeba uważać u osób, które mają na przykład choroby nerek, choroby wątroby lub stosują dużo innych też leków i też leków, które działają i moczopędnie, no ale właśnie też leków między innymi właśnie na nerki czy na wątroby, tak jak wspomniałam. Tutaj na tym trzeba byłoby się skupić. Ale tutaj już mówimy o piciu takich dużych ilości tych mieszanek ziołowych, czy jeżeli na przykład wypijemy sobie jedną filiżankę dziennie, to tam już ona aż tak nie wpłynie? To zależy, jaka ilość będzie ekstraktu w danej po prostu herbacie. To tutaj trudno mi jest tak jednoznacznie stwierdzić. Zazwyczaj to nie są bardzo duże ilości, ale czasem faktycznie jak kupujemy w sklepach na przykład zielarskich dane mieszanki, to już one są takie bardziej skoncentrowane i wtedy niestety, ale nieduża ilość też może źle wpływać. No trzeba pamiętać, że zioła też mają moc, że tak powiem, że też wykazują intensywne działanie, więc trzeba po prostu tutaj uważać, jeżeli stosujemy dużo różnych leków. A jeszcze a propos zielonej herbaty, ona chyba też pobudza, coś podobnego jak kawa. Tak, tak. Działa bardzo podobnie, więc często jest też tak, że jak mamy więcej energii, to nie mamy aż takiego apetytu, albo nie myślimy na przykład o jedzeniu wtedy, więc to tutaj pod tym kątem jest jej korzystne. Czyli działanie. Też ostrożnie, jeśli ktoś na przykład na kawę reaguje, prawda, drżeniem, czy niepokojem takim, bo czasami takie symptomy się pojawiają, to tak samo przy zielonej herbacie też powinien uważać. Tak, to wtedy w godzinach takich popołudniowych, wieczornych lepiej już nie pić. Żeby spokojnie zasnąć wieczorem. Myślę, że te herbatki są takim dobrym wspomagaczem, ale zaznaczamy wyraźnie wspomagaczem przy odchudzaniu. Dokładnie. Naturalnym, co najważniejsze. Dokładnie, żeby absolutnie nie stanowiły podstawy, jeżeli chodzi o odchudzanie, żebyśmy się na tym nie opierali, że wystarczy tylko to wprowadzić. Ale generalnie, ja już to też wiele razy powtarzałam, że dobrze dobrane właśnie czy ziołowe suplementy, czy właśnie zioła, napary, które będziemy wypijać, wykazują korzystne działanie. Tylko to musi być naprawdę tak indywidualnie i odpowiednio dobrane. No i przede wszystkim miejmy na pierwszym miejscu swoje zdrowie, nie róbmy niczego tak na takich wariackich papierach, prawda, żeby nie narobić sobie szkód. Dokładnie. Dziękuję uprzejmie Pani za rozmowę. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego naszego odcinka i zapraszam do oglądania kolejnych.